Znamy coraz więcej nazwisk zawodników, którzy otrzymają kartę specjalną w nadchodzącym wydarzeniu Future Stars. Pokażę wam przecieki. Nadchodzi kolejna wersja ikony Ronaldinho. Pierwsza ikona Future Stars została zapowiedziana. Wczorajszy kontent otrzymaliśmy po raz kolejny pika eventowego. Do trafienia 3 wersje kart, wybór 1 z 4. Pokażę wam, jak z tego sypie. No i jej bierze się za słynne triwele. Strzał z fałsza ma zostać znerfiony. Zapowiedź kolejnej aktualizacji gry. Siema, witam was w tą środę. Dzięki za wczorajszy odbiór materiału, ponieważ głos nie do końca dojeżdża i domyślam się, że te materiały są ciężkie do słuchania. Ale nie chcę odpuszczać tego daily. Jeśli możecie, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, żeby na bieżąco codziennie o 6 rano macie materiał, a o 18 widzimy się na Twitchu. No i zaczynajmy. Jak pewnie dobrze wiecie, do końca eventu RTTF zostały 2 dni i 17 godzin, kiedy to nagrywam, czyli w piątek o godzinie 19 to wydarzenie się zakończy. A co najważniejsze, następny event jest znany, Future Stary dwutygodniowe, no i poznaliśmy w przeciekach trochę kart, które nadchodzą. Jak to bywa, eventu jeszcze nie ma oficjalnej zapowiedzi, nie ma. Food Sheriff likuje już nam zawodników, którzy mają pojawić się w wersji specjalnej w nadchodzącym wydarzeniu. Mamy Doku, następnie jest Balde, kolejno Boniface, następny zawodnik to Garnacho, tutaj w FIFA Trading Romania jako źródło, kolejny zawodnik to Arda Güler, również od FIFA Trading Romania, następnie mamy Rodman, która się już pojawiała wcześniej, ikony oczywiście, ikony, które mają być również w ramach tego wydarzenia, o czym rozmawialiśmy wczoraj, no i Ronaldinho. Ronaldinho jest pierwszą ikoną, która została zlikowana, która pojawia się w przeciekach, że ma być podczas wydarzenia Future Star, no i jeszcze jedna karta, którą jest Palmer, ale jego już doskonale znacie, bo pojawia się tak naprawdę zaraz będzie od tygodnia. No i słuchajcie, to nie wszystko, co wyciekło w ramach nowego wydarzenia, które nadchodzi już ten piątek. Nadchodzi kolejna potężna paczka, oczywiście nie inaczej, sklepowa. Natomiast paczka posiadająca docelowo 2 gwarantowane karty Future Stars dodatkowo zawiera 89 gwarantowane razy 5, więc naprawdę potężna. Ciekawe, ile będzie kosztować. Źródło jak najbardziej pewne, szczególnie przez to, że on właśnie, ten ASI, robi tu kooperację z Food Scoreboardem, który ma właśnie kody gry, więc taka paczka powinna nadejść. Wiele osób zapyta, gdzie jest paczka z eventu Team of the Year, gdzie miały być 3 karty wyróżnień. Nie wiem, była w kodzie gry, ale się nie pojawiła. Dlaczego, tego nie wiemy. Natomiast zobaczymy, jak będzie z tą paczką. Zwykle, kiedy dawali te kody gry, kiedy były karty właśnie gwarantowane w jakichś paczkach, na przykład podczas eventu Winter White Card, to one się pojawiały. A podczas Team of the Year jakoś odpuścili, pomimo że paczka w kodzie gry była. No i słuchajcie, wczorajszy kontent. Ogólnie zrobiłem ikonę, trafiłem na drupa, kompletnie pik bez historii, ale dzięki 10x83+, udało mi się to zrobić w całkiem przystępnej cenie, to znaczy nie wydając końców, i dla mnie uczciwie to jest właśnie za darmo. Natomiast patrząc tak na poważnie dalej, mamy pik. Pik kampanii, tak zwany, doskonale co znacie, pik party, pik i tak dalej. Sytuacja wygląda tak, 1 z 4 wreszcie do wyboru, tak samo jak w przypadku ikony, natomiast 86+, no i 3 eventy, Dynasty, Team of the Group Stage oraz Winter Cardy, czyli te zimowe karty wieloznaczne. Co najważniejsze, 80 tysięcy monet i mieliśmy już czymś takim do czynienia, natomiast wtedy wybór był 1 z 3, przy czym były to karty 87+, teraz dali 1 z 4, ale ocenę zeszli na 86+, no i zaraz wam pokażę, jaki jest tego efekt. Natomiast teoretycznie, najlepsze karty, które możecie tutaj trafić, to jest Mbappé, Van Dijk, Ronaldo, Haaland, Puteja, Salah, Mendy, Theo Hernandez, Nkunku i Eder Militao. I słuchajcie, Salah raz się trafił, ale reszta pików zobaczcie sami. Myślę, że na transmisji otworzyliśmy z 20 takich pików. 15 jest na kanale Shotterski, jak chcecie powoli pooglądać, to zapraszam was właśnie na kanał Shotami, gdzie codziennie wieczorem, jak coś się fajnego wydarzy, staram się wam wrzucić. Natomiast w tle lecą tutaj sytuacje, jeśli chodzi o piki, które otwieraliście na Shareplayach, i mogę powiedzieć tak, nie oddaję. Był jeden Salah, był jeden Rodrigo, to można powiedzieć, ale z reguły te 4 wybory to nie są wybory na zasadzie, że macie 2 karty słabe i 2 średnie, tylko są 4 karty słabe, ewentualnie raz trafia się karta mocna i to jest na tej zasadzie pik. Mnóstwo kart 8-6, mnóstwo kart 8-7, cały czas powtarzane te same nazwiska, potężna pula trafów, a żeby trafić karty, które wam pokazywałem, teoretycznie najlepsze, no to chyba nie jest łatwo, skoro widzieliśmy tylko Mohameda Salaha na 15 takich pików. Oczywiście, to nie jest tak, jak zawsze wam powtarzam, że to nie jest zasada, że ty otworzysz, zaraz trafisz Mbappé Team of the Group Stage, i na Discordzie widziałem z 2 takie piki dobre, natomiast warto wziąć pod uwagę, że to SBC nie jest czymś pewnym i czymś niesamowitym, co ma wam oddać. Plus tego jest taki, że kosztuje tylko 80 tysięcy monet. No i teraz taka zagadka. Kiedy opłaca się robić SBC? Takie nawet drogie i nawet tak nie oddaje. Kiedy ma być rekompensata? No, po prostu to jest najlepszy moment, żeby zrobić SBC. Poza tym w większości to raczej nie ma co się na potężne trafy nastawiać, no bo pula jest wielka i wiadomo, nie każdy może trafić coś tam dobrego. No i w temacie rekompensaty, ja nie mam pojęcia, kiedy nadejdzie rekompensata za Pix Hero. Wiele osób mnie o to pyta. Powiedzieli, że w nadchodzących dniach, ale oczywiście mogą dać dzisiaj, a mogą dać za tydzień, a może jeszcze później. Nie ma tutaj konkretnej informacji. Jedno jest pewne. Jeśli mieliście ten pik 86+, macie dostać rekompensatę, a kiedy będą przydzielać, nie wiemy. Zobowiązali się, że dadzą, to dadzą. A ile to potrwa,
to już jest kompletnie inna sprawa. No i słuchajcie, mam dobrą albo złą wiadomość. Dobra, dla tych, którzy nie lubią tych triwel i strzałów z fałsza, no to, że one mają być trochę słabsze. Nie wiemy na ile, nie wiemy jak, nie wiemy, czy to odczujemy, czy to będzie tragedia, bo niekiedy było tak w przeszłości, że potrafili coś znerfić, no i wiele osób, tak jak te style biegania wtedy nerfili lękwi i te karty naprawdę spadały z cen, a może być jak z finezjami, gdzie ta panika oczywiście była, ale ostatecznie te finezje aż tak potężnie zostały znerfione, przynajmniej według wielu osób, które są prosami, przynajmniej jak ja oglądałem i nie wiem, na tyle co ja wywnioskowałem z opinii, tyle można powiedzieć, że te finezje w tym roku nie zostały zniszczone, zostały, można powiedzieć, osłabione, ale nadal jeśli strzelacie na zielonym, co ja nie potrafię, no to tutaj nie było tragedii. No a teraz nadchodzi kolejna aktualizacja, kolejna zmiana gry i ona ma odnosić się do triwel, czyli strzału z fałsza, no i pojawia się pytanie, jak mocno do tego podejdą. No i tutaj macie potwierdzenie oficjalne od jej, że nadchodzi kolejna aktualizacja, tym razem 9 w nadchodzącym czasie. Nie wiemy dokładnie, kiedy trafi do gry, natomiast dali nam też link, gdzie opisują, co ma zostać zmienione. Jedno jest pewne, na pewno nie będzie to rynek transferowy. Tak naprawdę na pewno to menu transferowe nie zostanie naprawione od początku edycji. Straciłem na to nadzieję. Jeśli kilka razy wyszukacie, coś tutaj poszalejecie, zrobicie, no to w pewnym momencie nie możecie zbyt dużo zrobić. Wyszukujecie za kolejnym razem i o, kurde, zaczęło działać. Ale raczej z tym nic nie zrobię. W ogóle informują po 24 tysiące. Jeśli naprawią to menu transferowe, będę w ogromnym szoku i chyba najbardziej ze wszystkiego na to liczę, ale chciałem wam pokazać, że w pewnym momencie mi zatnie. Raz wyszukam dwie karty, zacina, niekiedy wyszukam trochę więcej i nie zacina, więc ciężko to idealnie określić, ale z menu transferowym nic nie zrobili. Jeśli podczas aktualizacji najbliższej to naprawią, to będzie cud, ponieważ nie opisali tego w zmianach. No i to są zmiany, które mają nadejść w najbliższej aktualizacji numer 9. Zacznijmy od Ultimate Team. Jeśli chodzi o ewolucję, były problemy z jakimiś stabilnościami całego tego menu ewolucyjnego, mniejsza. Następnie rzadkość niektórych przedmiotów, czyli karty rare, non-rare i tak dalej, też z nimi był problem, mogły się wyświetlać nieprawidłowo. Nie wiem, czy to nie chodzi w momencie, jak wchodzicie do menu transferowego, jak klikaliście wybór rzadkości, tam często to przeskakiwało i się blokowało, ale nie wiem, czy tutaj tak naprawdę o tym chodzi, kiedy się to wybierało, ale może o coś innego. Jeśli wiecie, że to jest coś innego, możecie mi poprawić. I tak naprawdę wiadomości w menu tak naprawdę źle się wyświetlały, nie powiększały się do pełnego ekranu. Nie wiem, po co to komu, dlaczego to komu. Naprawmy rynek transferowy. I tak naprawdę w rzadkich przypadkach podobno po środku meczu, na środku boiska, w meczu, w trakcie pojawiają się materiały pirotechniczne. No ciekawy temat, jeśli chodzi o to. Karierę ominiemy, natomiast przejdźmy do gameplayu, do rozgrywki. No i patrząc na to, zmniejszono skuteczność strzałów z zewnętrznej stopy dla graczy z triwelą zwykłą lub triwelą z plusem, albo z tym, wiadomo. Jak ma triwelę zwykłą lub z plusem, czyli strzał z fałsza zwykły lub z plusem, no to podobno zmniejszyli skuteczność. Umiarkowanie zmniejszyli tutaj celność strzału stopą zewnętrzną, więc są takie ogólniki, ciężko to w chwili obecnej określić, bardzo często też piszą nieznacznie i tak dalej, a jak to ostatecznie będzie, nie wiemy, jak to wpłynie na te karty, też nie wiemy, jak to wpłynie na rozgrywkę, też nie wiemy, dopiero jak będziemy mogli grać, a tak naprawdę będą grać ludzie, którzy naprawdę znają się na tej grze, dobrze grają, dobre wyniki robią i potrafią wiele rzeczy robić idealnie, jak na przykład strzały na zielonym za pomocą PlayStyle z plusem, to oni pewnie nam przyniosą jak najbardziej rzetelną opinię w tym temacie. Idąc dalej, zmniejszono maksymalną prędkość rotacji górnej, przynajmniej tak mam tu w tłumaczeniu, jaką może piłka osiągnąć po strzale z zewnętrznej stopy, więc mniej więcej o to wszystko tutaj chodzi, coś jeszcze o przełączanie, no i ogólne, wizualne, no to tutaj jakieś inne rzeczy, no mało istotne, po prostu biorą się za triwele, nie biorą się za rynek transferowy, a jak wpłyną triwele, czy karty spadną, czy karty z fałsza, z strzałem z fałsza, jeśli chodzi o playstyle, pospadają, czy to będzie mocna zmiana, czy będziecie musieli zmienić swoje nawyki, tego nie wiemy, ale takie coś nadchodzi i warto mieć to z tyłu głowy. No i ta ewolucja z kartami RTTK wyszła, ale jest kompletnie bez historii, nie będę nawet do niej przeskakiwał, tutaj kompletnie nas to nie interesuje, niemniej jednak dzisiaj mamy środę, więc o godzinie 19 pojawi się w grze nowa drużyna tygodnia, drużyna tygodnia numer 21 i w chwili obecnej, jeśli chodzi o przecieki, zobaczyłem tylko Kwarę, więc Kwara Szkwelia ma otrzymać właśnie kartę Inform. Czy będzie ktoś lepszy? Nie wiem, możliwe, że nie, skoro od niego zaczęli ten cały hype na nowe Team of the Week, zobaczymy jednak, jak to będzie wyglądać. Warto jednak zauważyć, że w tym Team of the Week, które było numer 20, podeszli do tematu tak, że ocena minimalna informatu była 85 i prawdopodobnie nie będę już z tego tematu schodzić. No i słuchajcie, udało się, jakoś z siebie wykrztusiłem ten cały materiał, mimo tego głosu, jeśli doczekałeś do końca, no to wielkie dzięki. Pamiętajcie, nie masz suba, zostaw koniecznie, pomaga to w rozwoju kanału, a o 18 widzimy się na Twitchu i jutro, jak codziennie, od 1 września, tutaj na kanale nowy materiał odnośnie Ultimate Team. Siema.